Ja też was kocham. W tym momencie po raz pierwszy od wprowadzenia Groota do MCU słyszymy, jak mówi on coś innego niż ja jestem Groot. Kryje się za tym dużo więcej niż możliwość, że Groot nauczył się mówić. W pierwszej części Peter zapytał o tę kwestię Rocketa, na co on odpowiedział mu, że Groot nie potrafi mówić, więc jego słownictwo ogranicza się do ja jestem Groot i to w tej kolejności. To ograniczone słownictwo doprowadziło do wielu zabawnych momentów, jak chociażby ten, kiedy Groot spotkał Kapitana Amerykę i powiedział ja jestem Groot, na co Kapitan Ameryka odpowiedział ja jestem Steve Rogers. Jednak niektórzy bohaterowie MCU od pierwszego spotkania potrafili zrozumieć Groota, czego przykładem jest Thor. Z biegiem czasu również wszyscy strażnicy, mimo tego, iż na początku nie potrafili, rozumieją jego mowę. W trzeciej części wszyscy bohaterowie oprócz Gamory rozumieją mowę Groota, a na końcu filmu Gamora też uczy się tej zdolności. Reżyser filmu James Gunn potwierdził kiedyś na Twitterze, że Groot faktycznie nie mówi normalnym językiem, ale że to my go w końcu rozumiemy, zupełnie tak jak zaczęła rozumieć go Gamora na końcu filmu. James Gunn ujawnił również na Twitterze, że nagle mówiący normalnym językiem Groot ma głębsze znaczenie niż tylko fakt, że spędziliśmy z nim wystarczająco dużo czasu. To znaczenie to nawiązanie do idei rodziny, co jest najbardziej adekwatnym stwierdzeniem do motywu Vina Diesla, który w oryginalnej wersji językowej jest głosem Groota i do jego głównej roli w Szybkich i Wściekłych. Piosenka otwierająca film to akustyczna wersja utworu Creep zespołu Radiohead. Utwór ten w wielkim skrócie opowiada o nietrzeźwym mężczyźnie, który próbuje zwrócić na siebie uwagę interesującej go kobiety, porównując ją przy tym do idealnego anioła, a siebie samego do czegoś brzydkiego czy ohydnego. Piosenka pasuje idealnie do wydarzeń w filmie, w których Peter od odejścia Gamory ciągle się upija i nie może się pogodzić z jej stratą. Strażnicy Galaktyki głównie poprzez wpływ Petera pokochali muzykę. Dlatego też w całej serii mamy mnóstwo nawiązań do artystów czy przeróżnych hitów muzycznych, ale nie tylko. Jednym z takich nawiązań w filmie jest ich nowy statek kosmiczny. Ich bryka została nazwana Bowie na cześć muzyka rockowego Davida Bowie. To już trzeci statek drużyny. Pierwszym statkiem Quilla był Milano, dlatego że Peter jako nastolatek podkochiwał się w amerykańskiej aktorce Alicie Milano. Po zniszczeniu Milano w drugiej części filmu, strażnicy swój kolejny statek nazwali Benatar, na cześć piosenkarki rockowej Pat Benatar. Intro trzeciej części Strażników Galaktyki różni się od tego, które możemy zobaczyć w innych filmach Marvela. Do tej pory logo Marvel Studios z początku filmu ukazywało nam to samo. Wszystkich bohaterów z wszystkich filmów, uwzględniając coraz to nowsze postacie wraz z pojawieniem się ich w MCU. Marvel tworzył inne intra tylko w przypadku wyjątkowych sytuacji, jak chociażby w filmie Kapitan Marvel, kiedy całe intro zostało poświęcone Stanowi Lee, który zmarł 4 miesiące przed premierą filmu. Natomiast intro tego filmu jest całkowicie poświęcone bohaterom, cytatom oraz scenom z wszystkich trzech głównych części oraz świątecznego specjału Strażnicy Galaktyki. Marvel postanowił całe intro poświęcić dotychczasowej drużynie Obrońców Galaktyki, ponieważ ten film był zakończeniem przygód tej grupy. Reżyser James Gunn nie stworzy już czwartej części. Natomiast w scenie po napisach mogliśmy zobaczyć drużynę po restrukturyzacji składającą się z Groota, Kraglina, Rocketa, Cosmo, Adama Warlocka oraz Filee. James Gunn tym samym pozostawił pole do popisu dla nowego reżysera. Jak sam mówi w wywiadzie, nie wierzę, że powstanie czwarta część, w której miałoby dojść do ponownego spotkania tej samej drużyny. Wierzę natomiast, że może powstać kolejna część mini franczyzy Strażników, ale już z nowym składem. Ta sama scena prowadzi nas do kolejnego detalu. Kim w ogóle jest Filee? Podobnie jak Adam Warlock, jest to postać z komiksów Marvela, jednak jej pochodzenie zostało całkowicie zmienione. W filmie pokazano ją jako jeden z eksperymentów wielkiego ewolucjonisty. Rasę idealną, która w ogóle się nie męczy, potrzebuje zaledwie 30 kalorii dziennie oraz godziny snu tygodniowo. Natomiast już w samej scenie po napisach jest ukazana jako zupełnie inna postać. Fioletowe oko oraz kosmiczne moce widoczne na jej pięściach to podobieństwo do mocy Kapitan Marvel. W komiksach Filee Vell jest córką Marvel, którą w MCU mogliśmy zobaczyć w filmie Kapitan Marvel. A więc mimo wcześniejszego ukazania jej jako eksperyment wielkiego ewolucjonisty, ostatecznie jest pokazana jak w komiksach, czyli jako potomek Kree. Jeśli ciekawicie tematyka nie tylko ukrytych detali i nawiązań, ale również teorii spiskowych, to przypominam, że od niedawna prowadzę też drugi kanał Cornel Teorie, na którym publikuję właśnie takie treści. Wpadnij, zostaw subika, link w opisie. W scenie po napisach, podczas śniadania dziadek Petera czyta gazetę, której nagłówek mówi porwanie przez kosmitów, Kevin Bacon mówi wszystko. Jest to nawiązanie do świątecznego specjału Strażników Galaktyki, w którym Drax oraz Mantis porwali z ziemi ulubionego aktora Petera, czyli Kevina Bacona. Zabrali go na Nowhere i podarowali Quillowi jako prezent na gwiazdkę. Mimo, że Kevin dobrze się bawił i nawet na pożegnanie rzucił do zobaczenia na Wielkanoc oraz faktu, że bezpiecznie wrócił na ziemię, to i tak postanowił podzielić się swoją historią z prasą. Na tej samej gazecie znajduje się również inny szczegół. W tym miejscu możemy przeczytać Lola, zdobywca nagrody najlepszej na wystawie, na lokalnej wystawie psów w ten weekend. Lola to nikt inny jak pies samego scenarzysty Jamesa Gunna.
Strażnicy Galaktyki 3 to ostatnia część przygód tej drużyny, przynajmniej w dotychczasowym składzie. Na końcu filmu, już po napisach, Rocket jako lider pyta pozostałych o ich ulubione utwory. Kiedy przychodzi jego kolej, puszcza pozostałym piosenkę Come and Get Your Love zespołu Redbone. Kiedy natomiast powrócimy do początku filmu Strażnicy Galaktyki część pierwsza, usłyszymy, że Peter słucha dokładnie tego samego utworu. To niesamowite, że reżyser James Gunn postanowił zaprezentować światu Strażników Galaktyki oraz pożegnać ich jednym utworem. 89P13. To tak często powtarzany zwrot w filmie, że ciężko jest go nie zapamiętać. Ten numer identyfikacyjny to oczywiście podmiot testowy wielkiego ewolucjonisty, który bardziej kojarzymy jako Rocket. W filmie poznajemy również jego miłość z klatki 89Q12 lub bardziej po ludzku Lyle. Dalsze losy Lyle w tym filmie tworzą nam pewien problem. Cofnijmy się na chwilę do pierwszej części Strażników Galaktyki i momentu, kiedy policyjne siły Nowy aresztują Rocketa, Groota, Gamorę oraz Petera. W kartotece Rocketa możemy zobaczyć, że jako współpracownicy wpisani są Groot oraz Lyle. Teraz wracając do trzeciej części i do tej sceny, dowiadujemy się, że Lyle nigdy nie wyszła z laboratorium wielkiego ewolucjonisty. Rocket od poznania Lyle aż do jej śmierci nie wyszedł z klatki. Jakim więc cudem policja Nowy ma pojęcie o jej istnieniu? Kto wie, niech mi proszę wyjaśni w komentarzu. Kiedy Peter na końcu filmu wraca do domu dziadka, niesie ze sobą plecak. Jest to ten sam plecak, który mogliśmy zobaczyć na początku pierwszej części, kiedy Peter był jeszcze małym chłopcem i to z tym plecakiem został porwany przez Yondu. Pozostając w tym temacie, wiemy, że mama Petera w pierwszej części stworzyła dla niego dwie kasety z muzyką, nazwane Awesome Mix Vol. 1 i 2. Kasety te wraz z Walkmanem zostają w drugim filmie niestety zniszczone przez jego ojca Ego. Dotychczas film tworzył narrację, jakoby ten Walkman oraz kasety były jedynym wspomnieniem po jego zmarłej mamie. Jednak w trzeciej części filmu okazuje się, że w plecaku, który Peter zachował, znajduje się zdjęcie jego za czasów młodości wraz z jego mamą, prawdopodobnie zanim ta jeszcze zachorowała. W drugiej części Strażników Galaktyki Drax mówi Peterowi, że istnieją dwa rodzaje istot we wszechświecie. Te, które tańczą i te, które tego nie robią. Drax zaznacza również, że on należy do tych drugich. Mało tego, na początku trzeciej części Mantis tańczy do utworu Creep, o którym już wspominaliśmy, i zachęca do tego Draxa, na co ten odpowiada: mam się gibać jak krety. Czy to oznacza, że w końcowej scenie filmu Drax tańcząc sam nazwał siebie kretynem? Kolorowe stroje, które noszą strażnicy podczas włamania do Orgocorp, są nawiązaniem do filmu 2001 Odyseja Kosmiczna reżyserii Stanleya Kubricka. W filmie tym mogliśmy zobaczyć podobne kolorowe skafandry. Również motywem przewodnim tego filmu jest ewolucja człowieka, czyli dokładnie tak samo jak motyw przewodni trzeciej części Strażników Galaktyki. Sam James Gunn potwierdził to na swoim Twitterze. Jeden z użytkowników zapytał go, czy stroje strażników są nawiązaniem do gry Among Us. James krótko odpowiedział, że nie, dodając scenę z filmu 2001 Odyseja Kosmiczna. To właśnie w tym filmie po raz pierwszy w historii filmów MCU pojawiło się słówko fuck. Na nas nie robi to prawdopodobnie żadnego wrażenia. Zresztą w samym dubbingu słowo to zostało przetłumaczone jako pieprzone w kontekście pieprzone drzwi. Jednak dla anglojęzycznej widowni to naprawdę coś móc usłyszeć to po raz pierwszy w MCU. Posłuchajmy. There's a button under the handle. Press that in. Okay. Now what? Open the fucking door! Adam Warlock to nowa postać w MCU. Pierwszy raz mogliśmy go zobaczyć w napisach końcowych drugiej części Strażników Galaktyki, podczas gdy był jeszcze w kokonie. Myślę, że dam mu na imię Adam. Warlock, podobnie jak w filmie, w komiksach również został stworzony przez wielkiego ewolucjonistę jako twór, który miał być doskonały. Jednak w filmie jest on ciapowaty, dziecinny i niedojrzały. To pewnie dlatego, że wyciągnęli go z kokonu za wcześnie. Usunąłeś Adama z kokonu przedwcześnie. Nie będziemy się nad nim rozwodzić, bo jeszcze nie wiadomo, jaką przyszłość szykuje mu MCU. Natomiast związany z nim detal, jaki mogliśmy zobaczyć w filmie, to rekreacja fresku autorstwa Michała Anioła, nazywającego się Stworzenie Adama, na którym widzimy Boga oraz Adama. Dość zabawny jest fakt, że Stworzenie Adama reżyser postanowił odwzorować przy pomocy Petera w roli Boga, a raczej półboga w przypadku Star-Lorda, oraz Adama na miejscu Adama. Język, którym posługują się istoty na antyziemi, nazywa się Orbous. Reżyser filmu twierdzi, że naprawdę stworzyli język dla postaci. Jednym z powtarzających się słówek jest dziub-dziub, które mogliśmy usłyszeć, kiedy Drax tłumaczył dzieciakom, aby odsunęły się od sterburty. Yo, dziub-dziub. Dziub-dziub. Bo tak, okazało się, że Drax mówi w ich języku. Dziub-dziub oznacza przyjaciel. Reżyser jednak postanowił udostępnić wszystkim 10 słówek z tego języka. Najbardziej jednak zastanawiający jest fakt, dlaczego Drax, znając ich język, wolał wylegiwać swoje 4 litery na kanapie, zamiast pomóc Peterowi się porozumieć. Przez film przewija się wiele ról epizodycznych, jednak skupmy się na tych najciekawszych. Jedną z nich jest Kaczor Howard, postać Marvela, która miała swój własny film pod tytułem Kaczor Howard.
Zobaczyć możemy go na Nowhere podczas gry w pokera. Sam reżyser filmu James Gunn wcielił się w postać na pewno nieprzerażającego, naprawdę fajnie wyglądającego, amorficznego blopa. Jennifer Holland, czyli żona Jamesa Gunna, znana głównie z serialu Peacemaker należącego do DC Comics, wcieliła się w rolę administratorki orgoskopu, którą Gamora postrzeliła w nogę. Jednak żona Gunna nie była jedyną postacią ściągniętą z DC Comics. Również Daniela Melchior, znana z Legionu Samobójców, pojawiła się jako Ura. Swoją drogą, pamiętacie, jak Peter przekręcił jej imię? Cześć, Jura. Ura? A wiecie, że Gamora również przekręciła nazwisko Petera? I to dwa razy. Najpierw, kiedy Peter wyznawał jej, jak bardzo mu jej brakuje, powiedziała do niego Queen. Peter od razu ją wtedy poprawił, mówiąc, że nazywa się Quill. Ale zaledwie parę minut później Gamora znowu nazywa go Queen. Spójrzcie tylko na minę tego biedaka. To moglibyśmy znów... Nic z tego, Queen. Quill. Quill. Nebula, Queen i ja idziemy do archiwów wyciągnąć hasło. Kiedy Nebula niesie pijanego w cztery dupy Petera do pokoju, co według filmu nie zdarzyło się pierwszy raz, Quill, nie widząc na oczy, pomylił ją z Gamorą i powiedział... Ale nie o tym mowa w tym detalu. Chyba nie zdziwicie się, jak powiem wam, że Nebula wcale nie niosła prawdziwego aktora Chrisa Pratta. To, co niosła, to tak naprawdę zbudowana, realistyczna lalka odwzorowująca aktora, jednak w przeciwieństwie do jego 100 kg wagi, lalka waży jedynie około 16 kg. Kiedy strażnicy przybywają na Antyziemię, widzimy, że jest to świat identyczny jak nasza Ziemia. Wyjątek to przede wszystkim istoty go zamieszkujące, ale również pewien drobiazg. Tak wygląda Statua Wolności znajdująca się w Nowym Jorku, symbolizująca przymierze zawarte między Francją a USA. A tak wygląda Statua Wolności na Antyziemi. Gdyby tego było mało, to pluszak tego dzieciaka to tak naprawdę pluszak odzwierciedlający założyciela tej planety. Wielki ewolucjonista ma chyba również wielkie ego. Mantis, Nebula i Drax stają twarzą w twarz z grupą abilisków na pokładzie statku wielkiego ewolucjonisty. Ich przerażenie oraz chęć ucieczki wywodzi się stąd, iż strażnicy walczyli już z abiliskami w drugiej części filmu. Jednak dzięki Mantis dowiadujemy się, że są one tak agresywne wobec strażników, gdyż same boją się tego, co oni mogą im zrobić. W końcu, jak pamiętamy z drugiej części, abiliski żywią się tylko bateriami. Mantis wyczuła te stworzenia i aby pokazać im, że nie stanowi dla nich zagrożenia, podchodzi do jednego z nich i go przytula. Portret Mopsa, wiszącego w domu rodziny na Antyziemi, należy do reżysera filmu Jamesa Gunna. Na swoim Twitterze napisał on, że obraz już wisi w jego domu. Drax, będąc na Antyziemi, mówi do Mantis, I got a bad feeling about this. Tym samym nawiązując do Gwiezdnych Wojen. Powiedzenie I got a bad feeling about this to powtarzający się żart we wszystkich filmach Gwiezdnych Wojen. I got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. Really bad feeling about this. Podczas jednej z końcowych strzelanin na statku wielkiego ewolucjonisty widzimy, jak Rocket wskakuje na ramię Groota i strzela do wroga. Dokładnie ten moment jest nawiązaniem i odtworzeniem sceny z pierwszej części, kiedy Groot i Rocket próbowali wydostać się z więzienia. Mimo iż Strażnicy Galaktyki Volume 3 to prawdopodobnie ostatnia część przygód drużyny w takim składzie, to na samym końcu filmu pojawił się napis Legendarny Star-Lord powróci. Co to może oznaczać? Legendarny Star-Lord to seria komiksów skupiająca się na postaci Petera Quilla działającej solo. Reżyser filmu w jednym z wywiadów powiedział: Od zawsze staraliśmy się wszystkim dać odrobinę czegoś specjalnego. Wielokrotnie rozmawiałem z Chrisem Prattem na temat stworzenia filmu o legendarnym Star-Lordzie. Byłaby to historia Star-Lorda, który trafił na Ziemię i stara się odnaleźć w tym nowym środowisku. Można to porównać do umieszczenia innej postaci na zupełnie obcej planecie. Byłby niczym ryba wyjęta ze swojej wody i wrzucona do innej wody. Nie mogę się doczekać, aby to ujrzeć. Co prawda, MCU nie potwierdziło żadnych oficjalnych prac, a nawet planów takiego filmu bądź serialu, jednakże nowa nazwa superbohatera to ważny element nawiązujący do jego historii komiksowej i daje nam wskazówki co do tego, czego możemy się spodziewać w przyszłości od Star-Lorda. W tej szybkiej scenie, tak samo jak szybki będzie ten detal, Gamora bez zastanowienia po prostu zastrzeliła przypadkowego ochroniarza. Na tyle przypadkowego, że nie dostał on nawet filmowego imienia, a w napisach końcowych możemy znaleźć go podpisanego jako Gamora zastrzeliła tego gościa. A jeśli obejrzałeś ten film do końca, to możesz zostawić taki właśnie komentarz. Gamora zastrzeliła tego gościa.